Specjalnie dla Boxer Dador. To jest specjalnie dla Boxer Dador. Pozdrawiamy. Noga tutaj, trzy ciosy. Raz, dwa, trzy, powoli.
cały czas balans. Nawet poszczególnymi kombinacjami, to ty nie zatrzymujesz. Czyli popatrzcie na twoje walki, to jesteś cały czas w ruchu. Niezależnie czy trzeba, czy nie potrzeba. Nie? To ten boks nie jest taki ekonomiczny. Tak. Natomiast jeśli do tego jeszcze dodasz, jak ktoś mówił, klepkę, w momencie, kiedy masz stabilną pozycję w nogach, nawet przy jakiejś kombinacji, stoi stabilnie na nogach w końcowej fazie, to ty będziesz przewracał ludzi. Bo cios jest, dynamika jest, tylko jest teraz tak zwany timing na uderzenie trzeba robić. Tak. Timing na dystans, gdzie idziesz, wiesz, szukasz dystansu do przeciwnika, a jest tak zwany timing wtedy, kiedy jest mocny cios. Nie? Niektórzy sami wpadają na ten, to jest co innego. Ale jak ty masz trafić mocno, to ta pozycja między nogami, głowiem, a jakoś mój kanwas musi być taka, że musisz mieć z czego przyłożyć. To jest problem taki, że ze mną, ja zawsze, ja dla mnie robię to pasję, ja zawsze się cieszę od ludzi. Ja dużo razy tak w boksie, wchodzę normalnie tak mam nogę. I dużo razy. Czyli jest taki kraj. I wtedy mi to odchodzi, musi mi odchodzić. Jak ale już to chodzi, powoli. Że cały czas tu. Te nogi są bardziej stabilne na podłożu. Musi. A to już dopiero teraz dochodzi. Mnie tego nikt nie nauczył. Teraz dochodzimy do tego właśnie. To jest jak sparingi, gdzie Azji do Rain. Ile rund dnia z nim zrobisz, to jest twardy bok. Ale nie wiem, dobrze. Bo może czy mam nogi, czy nie wchodzimy do środka, on nie uderzy tak mocno, ale czy to nie mogłeś robić to, co chciałeś, powiedzmy. Tak. Ale bym czy mam nogi dobrze. Żebym się ruszał, co nie? To, jak mówię, to być w sporcie, być w boksie, być ekonomiczny. Tak. To jest, ja w tą walce, to nie wiem, w tych rundach, ja chciałem odpocząć, bo przeczyłam to, nie? Musisz z nim wyjść, rozumiesz? Musisz go wyczerpać. Znaczysz go najlepiej, najlepiej jest człowieka zmęczyć, jak będziesz go, będziesz uciekał, proszę, on wchodzi, cyk, uciekaj, bum. To nie wiesz, ale miejsce respekt na, wiesz, żeby ona zaraz to na ciebie, ja bym co odpadł, to go walczyć, ale wiesz, na boku, bum, co nie? Ale żeby go, proszę, za każdym razem chodzić do przodu, on się wreszcie wnerwi i on zrobi tak, ja też to sami robię, wiesz, on jest mocny, silny, plecy puści, ok, idziemy, wtedy wiesz, musisz być mądry wtedy, nie dałaś się z nim, ja tego, to musisz mieć kondycję, ale jak ktoś się ucieka, ktoś mądry, na dystans, ucieka, on się zmęczy, wtedy wiesz, wtedy możesz coraz więcej, i brzuch, coraz więcej, bum, a, brzuch. Jesteś w miejscu, cały czas. Trzymaj patrę na środku, nie na linach, nie w barwniku. Wyłącznie i specjalnie dla Boxer Da Dork mówił Marcin Filipowski, Val Bubel z New Jersey.